Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, wierni Kościoła Kieleckiego, szanowni Państwo, mieszkańcy Ziemi Świętokrzyskiej i wszyscy ludzie dobrej woli. Wielkanoc to największe święta wiary chrześcijańskiej. Tę wielkość odkrywamy w miłości Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem, przyjął ludzkie ciało, podjął ofiarę krzyża dla naszego zbawienia, pełniąc wolę Ojca, a jednocześnie chcąc dać nam pełnię życia w myśl prawdy. Przyszedłem, aby mieli życie i mieli je w obfitości. Wielkość tych świąt odkrywa się nie tylko przez to, co zewnętrzne, w liturgii, w Słowie Bożym, w obrzędach wielkanocnych, ale przede wszystkim dzięki chrzcielnej łasce wiary, bo przecież taką wyznajemy, że Jezus zmartwychwstał. A zmartwychwstał to jest dla nas wszystkich pewne i zmartwychwstanie Jezusa jest fundamentem naszej wiary, jak uczy nas święty Paweł, apostoł. Życzę więc wszystkim nam, drodzy bracia i siostry, aby ten wielkanocny czas był pełen nadziei, zrozumienia i wzajemnej miłości. Już po raz kolejny przeżywamy święta wielkanocne w pewnym reżimie sanitarnym wynikającym z panującej pandemii koronawirusa. Niemniej jednak same święta nie tracą nic ze swojej natury, bo Boża miłość jest wciąż taka sama, ta, która objawia się w Jezusie Chrystusie i obejmuje bez wyjątku wszystkich ludzi dobrej woli. Niech w rodzinach naszej diecezji, małżeństwa, w relacjach międzypokoleniowych nie zabraknie wzajemnego szacunku, pogody ducha, życzliwie wciągniętych do siebie samarytańskich dłoni dla kogoś, kto jest w sąsiedztwie, kto jest obok. Tym bardziej, że przeżywamy rok świętego Józefa, tego wielkiego, pokornego świętego, który ma tak wiele zalet i zaprasza nas, abyśmy wpatrywali się w jego postać. Jednocześnie przeżywamy rok rodziny, Amoris Laetitia. Niech to, co piękne w rodzinach naszej diecezji i we wszystkich rodzinach, da nam wiele radości, mimo panujących ograniczeń. Bóg, który jest miłością, potrafi nas poprowadzić lepszymi drogami niż te, które my wybieramy. Niech Matka Najświętsza i Święty Józef, wszyscy wam, moi drodzy, wypraszają obfitość Bożej łaski. I niech rozbrzmiewa w waszych domach radosne Alleluja. Jezus żyje. On jest naszą nadzieją i naszą przyszłością. Szczęść Boże.